Finans polecany są. Jest niedziela, 14 października, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości, a w wiadomościach zobaczymy. Marszałek stanął na rynku. I dla mnie to, że pytania padają i są przeciwnicy tego pomnika, to jest dla mnie bardzo dziwne. Nie wiem, czy oni są Polakami, czy nie wiem, czy inną nacją ludzi. To tylko chciałem tyle powiedzieć. Dekada ma pozwolenie na budowę. Dzisiaj po tych 5 latach mamy pozwolenie na budowę i ogłaszam, że budowa Galerii Dekada w tej chwili ruszy. Także jeszcze w październiku będą prowadzone prace rozbiórkowe, potem prace ziemne, a w przyszłym roku będą rosły mury nowej Galerii Dekada. Z 2 promilami przy noworodkach. Ośmioletnia Jasmine ma wracać do Włoch. Czekam na środki nadzwyczajne. Zostały wniesione wnioski o środki nadzwyczajne, o skargę nadzwyczajną, o kasację postanowienia. Marszałek Piłsudski stanął na Nyskim Rynku. Odsłonięciu pomnika towarzyszyła uroczysta gala przy obecności oficjeli, zakończona laserowym pokazem. Zobaczmy, jak było. Nyski monument wzoruje się na pierwszym pomniku Józefa Piłsudskiego, odsłoniętym w Tarnopolu w 1935 roku, autorstwa Apolinarego Głowińskiego. Był to jedyny zrealizowany w przedwojennej Polsce konny pomnik marszałka. Pierwowzór nie stał długo, bowiem Rosjanie zburzyli go już w 1939 roku. Nyska konstrukcja, choć niezwiązana historycznie z miastem, staje się świadectwem okresu przesiedleń, w wyniku których między innymi Tarnopolanie trafili na te tereny. Ten właśnie wątek znalazł się w kazaniu prałata Mikołaja Mroza podczas uroczystej mszy w Bazylice. 100 lat temu, po dziesiątkach lat niewoli, rozbiorów, urządził na nowo dom ojczyznę Polskę. Niepodległą, suwerenną. On też walczył o dom naszego życia rodzinnego, społecznego, narodowego. Bo jak mówił Mikołaj Mróz, każda rodzina, urządzając swój nowy dom, potrzebuje budować własną tożsamość. Historia daje taką możliwość. 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość dzięki takim ludziom jak Piłsudski, który oczywiście sam tego nie zrobił, ale to była masa ludzi, tysiące ludzi bezimiennych, ale też bohaterowie. Dmowski, Korfanty, Witos, Daszyński i setki innych, tysiące innych ludzi, którzy sprawili, nie patrząc na dzielące ich poglądy, zapatrywania, sprawili, że żyjemy w niepodległym kraju. Jest to niezwykle istotne. Twórca pomnika, profesor Marian Molenda, oprócz aspektów technicznych i artystycznych, widzi, że ta praca ma charakter duchowy i patriotyczny. Zawsze żywiłem wielki szacunek i estymę wobec tego, co dla Polaków zrobił. I dla mnie to, że pytania padają i są przeciwnicy tego pomnika, to jest dla mnie bardzo dziwne. Nie wiem, czy oni są Polakami, czy nie wiem, czy inną nacją ludzi. To tylko chciałem tyle powiedzieć. Podczas samej imprezy odsłonięcia pomnika były patriotyczne pieśni, przemówienia, historyczny wykład, wspomnienia sprzed lat, a także wojskowa grochówka. Dla seniorów to nie tylko postać z kart historii, to coś znacznie bardziej osobistego. Odżyły we mnie wspomnienia, które moja mamusia nam przekazywała, będąc na Syberii, i że będę mogła dalej przekazywać moim dzieciom w szkole, bo spotykam się z dziećmi, z młodzieżą w szkole, po prostu życie i po prostu poczynania Józefa Piłsudskiego. Imprezę zwieńczył pokaz laserowy. Popatrzmy, jak to wyglądało. Thank you.
kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum. Wejdź na edunysa.pl. Galeria Dekada ma pozwolenie na budowę. Zwolennicy mówią, że po latach wreszcie przyszedł sukces. 600 miejsc pracy i 70 sklepów już za 2 lata. Obiekt stanie się w ten sposób największym prywatnym pracodawcą w mieście. Burmistrz i prezes spółki zgodnie mówią, że to sukces. Dzisiaj po tych 5 latach mamy pozwolenie na budowę i ogłaszam, że budowa Galerii Dekada w tej chwili ruszy. Także jeszcze w październiku będą prowadzone prace rozbiórkowe, potem prace ziemne, a w przyszłym roku będą rosły mury nowej Galerii Dekada. Po pierwsze, obiekt, którego Nysa potrzebuje, obiekt, o którym mieszkańcy Nysy od lat mówili, że chcą tego obiektu. To były tysiące mieszkańców, blisko 90% w różnego rodzaju ankietach i sondażach. I wreszcie obiekt, który da miejsca pracy, będzie ich kilkaset. I obiekt, który też przyniesie do kasy gminy sporo pieniędzy z podatków, od nieruchomości, od zarobków pracowników z tak zwanego PIT-u. Same korzyści dla miasta. Będą to 2 poziomy handlowe, czyli parter i pierwsze piętro. Natomiast na poziomie -1 będzie podziemny parking na prawie 400 miejsc. Planowane otwarcie galerii to jesień 2020 roku. Prace budowlane mają potrwać około 2 lat i kosztować aż 140 milionów złotych. Wkrótce, czyli w listopadzie już, ogłosimy dokładną listę z nazwami sklepów, z nazwami najemców. Z tego powodu, że dzisiaj mamy już podpisane w okolicach 70, nawet 72% wszystkich umów najmu. W obiekcie powstanie 4-salowe kino, około 70 sklepów, usługi i gastronomia. W obiekcie będzie pracowało w okolicach 600 osób, także będzie to jeden z największych pracodawców w Nysie. Wracając na chwilę do historii, choć Jolanta Barska zapowiadała już w 2008 roku powstanie jednej lub dwóch galerii, temu projektowi była przeciwna. No ja jestem przekonana, że przynajmniej jedną galerię w tej kadencji uda się rozpocząć budowę. Była obietnica budowy galerii handlowej. W tej chwili nie wiem, o czym pan mówi. Pani mówi o ożywieniu centrum, w którym my się w tej chwili znajdujemy. To dlaczego nie może powstać tu galeria? Tutaj mamy Śródmieście, natomiast ja mówię o rynku miasta. Przeciwni byli także lokalni przedsiębiorcy z branży nieruchomości. I to były przeciwności wynikające tak naprawdę z pewnego sporu, jaki tutaj był prowadzony z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy po prostu nie chcieli dopuścić do pojawienia się nowej powierzchni handlowej, tańszej powierzchni handlowej, po to, żeby kolejne sklepy mogły wejść do Nysy. Jednym słowem to był taki element konkurencyjności, także chcieliśmy przełamać to, że Nysa jest miastem konkurencyjnym, że w Nysie można budować nowe obiekty, będą wchodziły nowe sklepy. To nie był spór z politykami, raczej niż z przedsiębiorcami? A oczywiście potem do tego się dołączyli politycy i spór się zrobił oczywiście sporem o podłożu politycznym, takim lokalnym. Natomiast tak naprawdę u podstaw tego sporu była ekonomia. Ta ekonomia wynikająca z powierzchni handlowej i z czynszów. Znaczy, to nie jest tak, że każdy z tych polityków, który ma aspiracje, żeby być burmistrzem, chciałby mieszkańcom dać galerię i tu jest rywalizacja, kto to zrobi, bo to jest polityczny sukces? Oczywiście to jest też jakiś na pewno zamęt, znaczy na pewno jakiś taki zamysł wynikający z działania polityków. Nie obyło się bez awantur, wniosków do prokuratury, procesów sądowych. Najbardziej zacięci przeciwnicy trwają przy swoich stanowiskach do dziś, mimo że w hasłach wyborczych wszyscy podkreślają, że miasto trzeba rozwijać. Ostatecznie pozwolenie na budowę ku zadowoleniu większości mieszkańców jest, a sam inwestor ma nadzieję, że budowa i komercjalizacja obiektu nie napotka kolejnych zewnętrznych problemów. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Nie obawia się pan, że ktoś może ją oprotestować? No, procedura jest prowadzona publicznie już od wielu miesięcy, a sama procedura na budowę od paru tygodni. Do tej pory nie pojawiły się takie protesty, więc nie podejrzewam w tej chwili, że ta decyzja będzie oprotestowana. Myślę, że będzie ostateczna. Oczywiście same prace budowlane będą mogły ruszyć wtedy, kiedy będzie ostateczność, czyli w ciągu 2 tygodni. Na czas kampanii wyborczej głos oponentów przycichł. Widać, żaden z kandydatów nie chciałby szczególnie narażać się wyborcom. Bogata oferta płytek łazienkowych, salonowych, tarasowych i elewacyjnych. Pełne wyposażenie łazienek. Fachowe doradztwo. Dla klientów projektowanie gratis. Salon Łazienek Bareks, ulica Podolska 19, Nysa. W
ubiegłą środę jedna z matek przebywających na oddziale noworodków w Nysie zauważyła, że pielęgniarka jest pod wpływem alkoholu. Swoje spostrzeżenia zgłosiła na policję. Badania alkomatem potwierdziły te obawy. Jak się okazało, pielęgniarka miała 2 promile alkoholu we krwi. Rzecznik szpitala informuje, że osoba ta w tym dniu nie wykonywała czynności bezpośrednio przy dzieciach. Jej rolą było pomaganie matkom w opiece nad noworodkami, czego niestety nie robiła. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań. Artykuły dekoracyjne i papiernicze. Produkty AGD. Hurtownia wielobranżowa Metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy. 8-letnia Jasmine z Nysy ma wracać do ojca, do Włoch. Tak postanowił Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Postanowienie nie jest prawomocne. Wcześniej Sąd Rejonowy w Nysie i Sąd Okręgowy w Opolu uznały, że matka dziecka niezgodnie z prawem dopuściła się uprowadzenia rodzicielskiego córki z Włoch do Polski. W ubiegły piątek decyzję tę potwierdził Sąd Okręgowy we Wrocławiu, oddalając wniosek prokuratury rejonowej w Nysie o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Nysie. Czy dalej chodzi o to, żeby pani przeprowadziła się wraz z córką do Włoch i tam mieszkała i ojciec mógł się widywać, czy chodzi o coś więcej? Nie, chodzi o oddanie w ręce ojca dziecka. Czyli gdyby pani wróciła do Włoch, to wtedy pani się widuje z dzieckiem, a ojciec mieszka z córką, tak? O ile będę mogła się widywać z dzieckiem. Ojciec po raz trzeci wniósł o odebranie mi władzy rodzicielskiej, gdzie mój wniosek w Polsce był wniesiony najpierw i nie jest rozpatrywany, a jego i owszem. Prokuratura powoływała się na dobro dziecka, uzasadniając, że powinno zostać z matką w Polsce. Nie chciano nawet zwrócić uwagę na to, że są świadkowie, na to, iż ten człowiek jest naprawdę sadystyczny i że robił nam krzywdę. Postanowienie nie jest prawomocne. Matka Jasminy liczy na kasację. Czekam na środki nadzwyczajne. Zostały wniesione wnioski o środki nadzwyczajne, o skargę nadzwyczajną, o kasację postanowienia. Rozmawiałam, osobiście odezwano się do mnie z biura Ministerstwa Sprawiedliwości. Powiedziano mi, że nie może dojść jak na razie do wydania dziecka. Jak również pan prokurator powiedział, że nie odpuści, ponieważ dobro dziecka jest tutaj najważniejsze. Czy to ta sytuacja jest zawieszona, czy jednak obawia się pani, że ktoś przyjdzie i zabierze córkę? No oczywiście, że obawiam się, bo sąd we Wrocławiu wydał postanowienie, że decyzją, że sąd w Nysie ma postanowić o nakazie wydania dziecka. Uprowadzenie rodzicielskie we Włoszech jest przestępstwem, więc powrót Katarzyny Nowak do Włoch z córką jest zagrożony konsekwencjami karnymi. Więc gdzie ja mam tam wracać? Gdzie nie mam domu, nie mam pracy, nie mam rodziny, nie mam nikogo. I to środowisko... I czeka na panią sąd, tak? Oczywiście. I w środowisku, w którym byłam katowana, bita i moje dzieci były bite, to ma być moje życie? Mimo, że jej były partner został uniewinniony przez sąd w Rowigo od zarzutu znęcania się nad partnerką i jej dziećmi, Katarzyna Nowak twierdzi, że to niesłuszny wyrok. Zarzuca, że nie wzięto pod uwagę proponowanych przez nią świadków. Matka Jasminy ma także zastrzeżenia do braku profesjonalizmu działania nyskich kuratorów sądowych. Czy pani jest spokojna i może prowadzić córkę do szkoły bez obawy, że córka do pani nie wróci, czy pani się jednak niepokoi, że sąd wyda jakąś decyzję i pani nie będzie nad tym panowała? Oczywiście, że się obawiam, bo nie ma nigdzie takiej pewności, że sąd nie wyda takiej decyzji. Te panie kuratorki, które były u mnie w domu, to tylko chyba potwierdzenie, że to nie była że to nie był normalny wywiad kuratorski po ich zachowaniu. Już może być taki... Tak pani to odbiera? Tak, oczywiście, że tak to odbieram. Normalnie panie dobijały się do moich drzwi. Krzyczały na moje dziecko, nie przedstawiły się, nie wylegitymowały się. Według Katarzyny Nowak urzędniczki nie powinny wywierać presji na jej starszą, niepełnoletnią córkę, bo rodzina i tak ma swoje kłopoty. Kazały mojej starszej córce nie mówić, że w ogóle o ich wizycie. Ta pani, która ze mną bardziej rozmawiała, się tak trochę zirytowała i zaczęła podnosić głos. To one powiedziały, że mama jest w domu, a ja takie, że nie mam mojej mamy w domu, że mogą nawet wejść zobaczyć, czy ktoś jest w domu. Kurator
zgodnie ze swoimi obowiązkami, zgodnie z poleceniem, udał się zarówno do szkoły, gdzie chodzi małoletnia, udał się do miejsca zamieszkania, przy czym w ani jednym z tych miejsc, ani w szkole, ani na podwórku, ani w domu nie zastał ani małoletniej, ani jej matki. Kurator, z tego co sprawdzałem, jeszcze się upewnię, siedmiokrotnie usiłował się spotkać z panią, z mamą z małoletniej. Faktycznie kurator kontaktował się z drugą córką tej pani, ale ten kontakt dotyczył tylko jednej sytuacji. Ustalenia, gdzie przebywa mama i gdzie przebywa małoletnia. Celem przeprowadzenia wywiadu. Dwu czy trzykrotnie faktycznie rozmawiał z drugą córką pani Katarzyny. W ocenie matki Jasminy sytuacja jest patowa. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Wpadka kandydata na burmistrza. Tak, dzień dobry, panie Marcinie. Chciałem prosić o zweryfikowanie pewnej informacji dotyczącej browaru, a istotnej, jeśli chodzi o kandydata. I Piotr Smoter powiedział mi tak, że sprawozdanie zostało złożone, ponieważ nie jest ujawnione w KRS. Maszt polityczny. Niektórzy wykorzystują tego typu tematy właśnie na ostatnich prostych przed kampanią wyborczą, żeby powiedzieć, o tak, my ten maszt to najlepiej potniemy na żyletki. Radny Kamuda, winny kłamstwa lustracyjnego. Przeglądałem sobie to, jest tam wielka jedna lipa. Są różne podpisy moje, niby to pod różnymi dokumentami. Liga Nyska chce wspierać przedsiębiorców, jednak wygląda na to, że sama potrzebuje wsparcia. Mimo obowiązku zarząd lokalnego browaru, w którym zasiada kandydat na burmistrza Nysy z ramienia Ligi Nyskiej Piotr Smoter, nie złożył rocznego sprawozdania finansowego, a takie działanie to przestępstwo pospolite, za które sąd może wymierzyć grzywnę lub nawet karę ograniczenia wolności. Kandydat w wyborach i wiceprezes browaru Piotr Smoter twierdzi, że sprawozdanie podpisał, jednak to nie on osobiście je składał. Jak się dowiedzieliśmy, dokumenty miała wysłać pani Anna Pyka, była prezes spółki, także kandydująca w zbliżających się wyborach do Rady Miejskiej z listy Ligi Nyskiej. Tak, dzień dobry, panie Marcinie. Chciałem prosić o zweryfikowanie pewnej informacji dotyczącej browaru, a istotnej, jeśli chodzi o kandydata. I Piotr Smoter powiedział mi tak, że sprawozdanie zostało złożone, ponieważ nie jest ujawnione w KRS, ale on nie wie, dlaczego jest nieujawnione do tego czasu. Powiem panu tak, jak KRS działa, to ktoś, kto ma do czynienia z nim, to wie. Przepisy są jednoznaczne. Od 15 marca 2018 roku sprawozdania spółek należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną. Od tego czasu aktualizacja informacji po złożeniu sprawozdania następuje w czasie niemal rzeczywistym. W praktyce po kilku minutach od wysłania sprawozdania spółki książęcy Browar Nysa nie ma do dziś, mimo że termin upłynął 30 czerwca. Myśmy 3 miesiące temu zmiany robili, gdzie jest ustawowy gdzieś tam obowiązek. A kiedy państwo złożyli to sprawozdanie? No na pewno gdzieś do 15 lipca, sierpnia. Termin złożenia sprawozdania upływa 15 lipca. A w jaki sposób? Papierowo czy elektronicznie? Elektronicznie. Bo teraz się papierowo nie składa. No właśnie, a z tego co wiem, elektroniczne sprawozdanie natychmiast się aktualizuje. Tak mu robi system. Nie, tak, bo ja jeszcze ze spółki energetycznej składałam i też nie wiem, nie ma. Tu mamy dla pani prezes dobrą informację, bo sprawozdanie ze spółki energetycznej już jest. Zatem tłumaczenie, że system nie działa, jest mało wiarygodne. Także trudno mi jest powiedzieć, my czekamy na wytyż nowy z KRS-u, powinniśmy, mam nadzieję. A czy może pani mi jakiś wydruk podesłać, żeby to zweryfikować? Bo, no... Ja też jestem na urlopie, ja się nie zajmuję tymi sprawami, zajmuję się kampanią wyborczą, także w tej chwili nie mam takiej możliwości. No. Czyli jest pani na urlopie, zajmuje się kampanią, a nie zajmuje się takimi ważnymi... Bo wie pani, że to jest karno-skarbowa odpowiedzialność wiceprezesa zarządu? Panie Marcinie, nie zajmuję się teraz tym, po kampanii mogę panu udostępnić, jak już będę po urlopie. Ale pani Anno, rozumie pani moje pytania, one naprawdę nie są złośliwe. Rozumiem.
Rozumiem. Pamięta pani tą sytuację, kiedy to pani weszła w konflikt z ustawą, o, prawda? Ja wtedy tego nie publikowałem, ale no też to zauważyliśmy, prawda? Na ten moment panu nic nie pomogę. Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa w tym przypadku na członkach zarządu, czyli na Piotrze Smoterze i panu Piotrze Soja. Dla kandydata na burmistrza to dość kompromitująca wpadka, bo zgodnie z przepisami brak sprawozdania to przestępstwo, tym bardziej kiedy idzie się do wyborów pod hasłami wspierania przedsiębiorców. To także kompromitacja dla byłej prezes Pyki, ale nie pierwsza. W ubiegłym roku prezes Anna Pyka zaliczyła podobną. Będąc członkiem zarządu dwóch spółek komunalnych w Otmuchowie, pełniła jednocześnie funkcję prezesa zarządu browaru Janusza Sanockiego, a to jest niedozwolone prawem, ponieważ tak zwana ustawa antykorupcyjna zabrania osobom pełniącym funkcje publiczne, w tym przypadku prezesom spółek gminnych, zasiadania w zarządach spółek prywatnych. Z mocy prawa Anna Pyka powinna zostać odwołana z zarządów spółek z Otmuchowa. Wtedy pani Annie się upiekło. Czy upiecze się również i tym razem? Fakty są niestety takie, że sprawozdania w systemie nie ma i nie wiadomo, czy to brak kompetencji osoby odpowiedzialnej za tę czynność, czy próba ukrycia stanu finansowego spółki przed wspólnikami lub wyborcami. Bo błąd systemu informatycznego jest mało prawdopodobny. Na zakończenie warto dodać, że pani Anna Pyka obiecała wysłać naszej redakcji potwierdzenie wysyłki dokumentów. Do dzisiaj potwierdzenia nie otrzymaliśmy. Centrum Naprawy Aut Dytko Serwis w Nysie, ulica Grodkowska 74, zachęca do sprawdzenia pojazdu przed podróżami. Skontroluj swój samochód i przygotuj go do dalekiej trasy. Zapewnij spokój i bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie. Sprawdzamy i ustawiamy geometrię kół. Wymieniamy olej silnikowy oraz elementy zawieszenia i układu hamulcowego. Odświeżamy klimatyzację. Wymieniamy opony. Dytko Serwis. Szybko, tanio i zawsze po drodze. Zapraszamy. Sprawa masztu telefonii komórkowej na Nyskim Rolniku stała się polityczna. Tak jak wszystko w ostatnich tygodniach, część komitetów traktuje ten problem jako element programu wyborczego. W sprawę angażują się kandydaci na radnych z różnych obozów. No, mamy dzisiaj problem z instalacją anteny, nadajnika na kominie przy zespole szkół, przy tak zwanym rolniku, przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pani Stępniowska wraz z grupą mieszkańców aktywnie próbuje zapobiec szkodliwej instalacji. Ale także Liga Nyska, na której profilu trwała dyskusja na ten temat. Z wpisów można wyczytać, że firma Play próbowała wybudować nadajnik w tym rejonie już w 2014 roku, jednak z powodu protestów mieszkańców do tego nie doszło. W internetowej dyskusji padają także głosy przeciwne. Jeden z mieszkańców proponuje żartem, by Nysa stała się strefą bez komórek. Od sprawy dystansuje się Daniel Palimonka i Jolanta Trytko z Platformy Obywatelskiej. Niektórzy wykorzystują tego typu tematy właśnie na ostatnich prostych przed kampanią wyborczą, żeby powiedzieć: o tak, my ten maszt to najlepiej potniemy na żyletki za chwilę dla państwa i tego masztu nie będzie, tak? A my uważamy, że przede wszystkim są służby, są pewnego rodzaju instytucje, które tym powinny się zajmować zarówno przed postawieniem tego masztu, i tak się też działo, jak również kiedy ten maszt stoi i są petycje kierowane do poszczególnych instytucji. Podpisuje się pani pod tym, co mówi Daniel Palimonka? Oczywiście, w pełni sobie ufamy, także jak najbardziej. Jarosław Pilc, kandydat na burmistrza Nysy sprzed dwóch kadencji, w dyskusji na Facebooku zauważa, że sprawa ma wymiar prawny, co tłumaczy zainteresowanie problemem Rzecznika Praw Obywatelskich. Podobnego zdania jest Tomasz Hankus. To właśnie on do tej sprawy zaprosił rzecznika. Proszę nam przypomnieć, bo to z pana wniosku w sprawę włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, tak? Tak, ja wystąpiłem między innymi do Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby zainterweniował w sprawie tej budowy masztu. I on się zwrócił do burmistrza Nysy, do starosty Nyckiego i wojewody opolskiego, aby przesłali rzecznikowi odpowiednie dokumenty. Czyli co, sprawa ma wymiar ogólnopolski od tego momentu?
No, rzecznik zajmuje się sprawami w całej Polsce, więc można tak powiedzieć. Doszło do jakiejś swoistej politycznej rywalizacji o antenę. Ja bym nie chciał uczestniczyć w żadnej politycznej rywalizacji o antenę. Ja tylko chciałem wskazać, że tutaj jest problem dla mieszkańców, że tu chodzi o ich życie i zdrowie i myślę, że jak najszybciej by trzeba było to postępowanie zakończyć w sposób taki, żeby doszło do tych konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mogliby uczestniczyć. Przyglądając się miastu, widać, że większość wysokich obiektów służy za miejsce lokalizacji anten telefonii komórkowej. Każdy z nas chciałby także mieć doskonały zasięg w swoim mieszkaniu. Co zatem z obawami mieszkańców? Chyba ważne jest to, by anteny lokalizowane były po prostu zgodnie z obowiązującymi przepisami, to znaczy w odpowiedniej odległości od miejsca zamieszkania, pracy czy nauki. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł, że były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Romuald Kamuda z SLD jest winny kłamstwa lustracyjnego. Według sądu zataił fakt współpracy z Służbą Bezpieczeństwa PRL. Wyrok sądu we Wrocławiu oznacza, że były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nysie nie będzie mógł startować w wyborach samorządowych i pełnić funkcji publicznych w ciągu najbliższych 3 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Kamuda w ubiegłych miesiącach konsekwentnie zaprzeczał, żeby świadomie współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. Przeglądałem sobie to, jest tam wielka jedna lipa. Są różne podpisy moje niby to pod różnymi dokumentami. Jest chaos. Znalazłem niby oficera, który miał mnie prowadzić w IPN-ie, w zasobach IPN-u. Taki nie istnieje. Więc zupełnie coś kuriozalnego. Rzeczywiście deklaracja o współpracy jest w dokumentach. To jest pański podpis? Jest tam mój podpis, czyli to by się, ta część się zgadza. Część faktów, które tam są zawarte, są prawdziwe. Ja się oczywiście do tego nie przyznaję. Tezy te podtrzymuje do dziś mimo wyroku sądu. Jeden podpis jest mój, dwa nie moje i taka tam historia. Romuald Kamuda zapowiada, że składa apelację. Mimo że wyrok nie jest prawomocny, radny zrezygnował z kandydowania w zbliżających się wyborach samorządowych. To nie pierwszy konflikt z prawem byłego wiceprzewodniczącego, a wcześniej sekretarza starostwa powiatowego w Nysie. Kamuda był już skazany, choć z powodu upływu lat wyrok uległ zatarciu, za wyłudzenie i sfałszowanie dokumentów na 3 lata w zawieszeniu. Zdarzenie miało miejsce w 1999 roku. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.